Zaczekamy jeszcze na parę osób. 13 za 5, 4, 3, 2, 1. Dajcie mi pół minuty. Teraz chyba będzie się lepiej. Chociaż to światło wciąż wydaje się tak, jakbyśmy tutaj mieli jakiś film akcji kręcić co najmniej. No. Witam serdecznie już kilka znajomych twarzy, a właściwie imion. Witam też wszystkich nowych gości, którzy pierwszy raz są dzisiaj z nami. Przypominam, jesteśmy na kolejnym bezpłatnym webinarze przygotowanym przez Inet Group. A nie tylko dla pracowników, ale również dla właścicieli firm. A szczególnie dzisiejszy temat, czyli komunikacja, ciut o skutecznej komunikacji, ciut o grzechach, sześciu czy też siedmiu podstawowych grzechach, które popełniamy w tej komunikacji, ale przede wszystkim na koniec, żeby nie zostawić Was tylko z takim monologiem i wręcz książkowym opowiadaniem o temacie, pięć bardzo fajnych, praktycznych ćwiczeń, które pozwolą Wam ewoluować w tej komunikacji, zobaczyć, gdzie popełniacie błędy, zobaczyć, w czym jesteście fajni i dobrzy. No i to nie tylko twarda wiedza opakowana w miękki temat, ale także również coś, co będzie chyba do tej pory naszym najbardziej zabawnym ze spotkań, ale o tym dowiecie się na końcu. Mogłem powiedzieć, że witam mamę, Lenę, Barbarę, Biuro, Biuro, Jacka, Dorotę, Klaudię, Michała, Mikołaja, Milenę, Maksymiliana i tak dalej, i tak dalej. Witam Was wszystkich serdecznie. Okno czatu jest otwarte. Pierwsze pytanie, czy mnie słychać? Przede wszystkim. Wszystkie lampki mrugają, wszystko działa, więc zakładam, że tak. Ale ponieważ nikt nie odpowiada z Was, wolę napisać, zobaczymy, po co mamy się produkować, jak... Myślę, że teraz wszystko powinno działać we właściwy i należyty sposób. Musieliśmy sobie zrobić mały test sprzętu na linii, wymiana kabli, nowy mikrofon, troszeczkę się pozmieniało. A jak wiecie, pomimo sytuacji za oknem, wciąż panującej, mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, pracy jest coraz więcej, czasu coraz mniej. I chociaż już od wczoraj wróciliśmy do biura z home office, to wciąż jeszcze nie umiemy się tak do końca otrząsnąć tych wielu, wielu, wielu tygodni pracy zdalnej. Proszę, niech ktoś odpowie na moje pytanie, czy mnie słychać? Halo, halo, Polska. Halo? Michał, Klaudia, Basia, Maksymilian? Świetnie. Dzięki Tomku, dzięki Jacku, super. Więc na początku widzieliście mnie robiącego jakąś tam pantonimę, nie było mnie słychać, teraz już wszystko gra. Słuchajcie, kolejny webinar Inet Group, dzisiaj temat dotyczący komunikacji. To jest temat, jak większość tematów, które podejmujemy, to jest temat rzeka. O komunikacji możemy rozmawiać godzinami, dniami, tygodniami. Ludzie te komunikacje przecież studiują częstokroć przez całe swoje życie. Mają wiele na nich patentów. Cześć Mikołaju jeszcze raz. Tak, Basiu, były opóźnienia w transmisji, sorry. Liczę, że teraz wszystko działa. Każdy ma jakieś swoje patenty w tej komunikacji. Mnóstwo książek na ten temat napisano. Ustalono wiele zasad. Bardzo wiele czynników ma wpływ na to, jak ta komunikacja wygląda w waszym życiu prywatnym, jak wygląda w waszych firmach. Zależy ona od kultury, od systemu religijnego, w jakim się wychowaliśmy, od miejsca, w którym się urodziliśmy. Czy posługujemy się gwarą, czy czystą płaszczyzną, czy pracujemy w takim czy innym środowisku, gdzie się wychowywaliśmy, gdzie kopaliśmy piłkę. Wszystkie nasze doświadczenia będą miały wpływ na to, jak komunikujemy. I to otoczenie, które dawało nam doświadczenia przez wiele lat, to bardzo cenna i fajna rzecz, bo powoduje, że każdy z nas jest inny. Tak? Ale nie bójmy się tej sztuki komunikacji. Ona jest całkiem prosta.
Dzień dobry, Klaudio, cześć, witam Piotrze. Ona jest całkiem prosta. Trzeba po prostu zapomnieć o pewnych mechanizmach, które mamy w głowie, a z kolei przyswoić inne i podejść do życia i do ludzi z troszeczkę większą uwagą i trochę większą empatią i totalnie bez lęku i strachu. Bo ta jedyna rzecz, która nas ściska w gardle albo za inną część ciała, to jest właśnie to, co powoduje, że nasze komunikaty nie są przekazywane w 100% i rozmawiając z ludźmi nie dociera do nich to, co chcemy im przekazać. O tym też opowiem za chwilę. Całkiem niezła kawa dzisiaj. Kiedy macie do czynienia z komunikacją? No tak na chłopski rozum, no to właściwie od chwili, gdy wstaniemy. Cześć do żony w kuchni, prawda, przy kawie. Odbierzemy telefon, włączymy telewizor, ktoś już z nami komunikuje się przez media, odpalimy Facebooka, gdzieś coś przeczytamy. Wszędzie mamy do czynienia z przekazem, z komunikacją. Dlaczego to jest tak powszechne i tak normalne? Dlaczego zjawisko, które mamy w sobie od urodzenia, mają wszyscy, wymaga tego, żeby ubrać to w ramy jakiejś sztuki, czy ubrać to w pewną umiejętność biznesową? No bo jest cholernie skomplikowane. Głównie dlatego, że my skupiamy się na kilku procentach komunikacji, którą dysponujemy. Często słyszeliście, ja na szkoleniach też o tym opowiadam, taki wyświechtany frazy, że gdy komunikujemy się vis-a-vis, widzimy się, mamy okazję się dotknąć, posłuchać, zobaczyć, no to wykorzystujemy w miarę możliwości wszystkie nasze narzędzia, które posiadamy. A gdy już mamy do czynienia z telefonem, to spada do kilku, kilkunastu procent to, co możemy przekazać, sposób, w jaki możemy przekazać i wpływ, jaki możemy wywrzeć. Tak? O tym rozmawialiśmy też przy temacie skuteczny telefon. I przypominam, to nie jest prawda, przez telefon sporo rzeczy słychać, nie dzwońcie do nikogo z toalety, bo ta osoba się naprawdę zorientuje. Ale zazwyczaj skupiamy się w komunikacji tylko na tym, co słyszymy i mówimy. Pracujemy w biegu, skupiamy się na wynikach sprzedażowych. Jeżeli mamy jeszcze kiepsko zorganizowany swój dzień, to tak naprawdę ta nasza komunikacja gdzieś tam służy tylko do załatwienia pewnych rzeczy, ale nie jest taką pełną, mocną i wartościową. No właśnie dlatego, że skupiamy się na mowie, skupiamy się na słuchu. A co jeszcze mamy do dyspozycji? Ja wiem, że to takie pytanie trochę dla sześciolatka, ale powiedzcie mi, jak my jeszcze na co dzień komunikujemy? Z czego korzystamy? Dobra, Jacek, mowa ciała to jest strzał w dziesiątkę, tylko to jest bardzo taki ogólny temat, tak? Bo możemy rozpoznawać czyjąś mowę ciała, możemy zwrócić uwagę na jakieś elementy tej mowy ciała, ale czym będziemy tę mowę ciała poznawać? Media społecznościowe. Nie o to mi chodziło. Bliżej był Jacek. Dobrze, żeby nie przedłużać. Mamy wszystkie zmysły, którymi odbieramy komunikaty i skupiamy się tylko na mowie i na tym, co słyszymy. Bardzo rzadko na tym, co widzimy. Ta mowa ciała, o której się często mówi w komunikacji, tak naprawdę jest marginalnie przez nas traktowana, bo nigdy tego nie ćwiczyliśmy. Nigdy nie próbowaliśmy reagować na czyjąś mowę ciała, nigdy nie próbowaliśmy wykorzystać naszej. A w większości przypadków, może się ze mną zgodzicie, jest tak, werbalne i niewerbalne, że my staramy się te niewerbalne sygnały nasze wyhamować, tak? Mamy taką tendencję, szczególnie gdy poznajemy nową osobę, osobę, od której dużo będzie zależało, nie wiem, macie jakieś spotkanie projektowe, ten projekt musicie komuś sprzedać, pokazać, to mamy tendencję do hamowania tych sygnałów niewerbalnych. Patrzymy uważnie, jak siedzimy, pilnujemy się, odkładamy szklankę w to samo miejsce, po cichutku, broń Boże, żeby ktoś nie zwrócił uwagi, że to właśnie teraz się dzieje. Jak poczujemy trochę ciepła w uszach, to próbujemy się uspokoić, Boże, bo ciśnienie, bo to jest duże wyzwanie, to spotkanie, ja nie chcę, żeby ktoś się poznał, że jestem zestresowany. I zamiast wykorzystać nasz potencjał niewerbalny, to po prostu go hamujemy. Jak to robić? Będziemy rozmawiać przez wiele lat, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Moja komunikacja niewerbalna jest bardzo prosta. Ja jestem bardzo dynamiczny w rozmowach, używam wielu gestów i nie robię też tego według zasad, że prawda, opisuję coś, co przynosi zysk, to daje takie owialne kształty albo pokazuję ręką, że coś rośnie. Jak mówię stanowcze nie i chcę wywrzeć wpływ, to nie, przekreślam, no nie, nie stosuję tego. Po prostu jakoś tak normalnie, naturalnie się ruszam,
Nigdy nie próbowałem się w tej komunikacji niewerbalnej, niewerbalnej specjalizować, dlatego że ja mam bardzo prosty patent. Po prostu zachowuję się naturalnie. Jak komuś to pasuje, super, jak komuś to nie pasuje, to też super. Mam to tak naprawdę w nosie. I oczekuję też od ludzi, którzy ze mną rozmawiają, ze mną spotykają się, że ta komunikacja niewerbalna z ich strony też będzie szczera, nieskrępowana, niewyćwiczona, nieustawiona. Wolę, żeby przyszedł człowiek na spotkanie, który porozmawia o konkretach, a nie skupi się na tym, żeby mnie do czegoś przekonać. To, z czym do mnie przyszedł, ma mnie przekonać, a nie to, jak mówi. Ale w związku z tym, no to po co się dzisiaj spotykamy i po co my mówimy o tej komunikacji, skoro tutaj na starcie mówię, że ważna jest na starcie po 5 minutach, że ważna jest wiedza, że ważna jest to, co na papierze, że ważne jest to, z czym przyszliśmy, a nie to, jak komunikujemy. No, spotykamy się dzisiaj dlatego, że chciałbym wam pokazać takie w naszej szczególnej sytuacji, gdzie spotkania teraz ucięte, telefon, online, gdzie chciałbym wam pokazać, gdzie najczęściej popełniamy takie błędy komunikacyjne, błędy, na które bardzo często nie zwracamy uwagi, a one powodują, że wszystkie nasze procesy działania bardziej rozciągają się w czasie, niektóre tematy nam uciekają, a wystarczy podkręcić parę śrubek jak zawsze i może być fajniej, lepiej. Michale, teraz zauważyłem, że wskazałeś tutaj na percepcję. Super turbo ważna cecha, ta umiejętność wyłapywania szczegółów bardzo się przydaje w komunikacji. I pamiętajcie, proszę, polecam, łapcie wszystkim, dotyk, zapach, to wszystko ma znaczenie i wpływ. Tak? Niektórzy oceniają człowieka po tym, jakim samochodem podjechał pod biuro, niektórzy nawet jak brudnym, to nie zaproszą na spotkanie, powiedzą sekretarce, sorry, powiedz kolesiowi, że coś mi wypadło, nie będzie mnie w biurze, bo już padła jakaś tam ocena, tak? Ten brudny samochód coś zakomunikował. Inni widząc, nie wiem, przejdźcie się do salonu z drogimi samochodami, czasem zobaczycie gościa w upłoconych butach, w flanelowej koszuli z plikiem banknotów w kieszeni, tak? Ocenilibyście go niewerbalnie, jego zachowanie, czy werbalnie też jego sposób mówienia i budowania relacji ze sprzedawcą, byście bardzo źle. Ale tak naprawdę on przyszedł zrealizować swój cel, a nie pochwalić się, jak fajnie umie się komunikować. My natomiast w pracy dużo tych aspektów komunikacyjnych musimy poruszać, bo mamy kilka narzędzi, które wykorzystujemy. Kiedy mamy do czynienia z tą komunikacją z klientem szczególnie? Kiedy ona się zaczyna? Jeżeli zasnęliście, to znaczy, że ja za dużo mówię, a za mało słucham. I to jeden z błędów w komunikacji, o którym na pewno będziemy mówić. W momencie pierwszego kontaktu. Która komunikacja? Michał pyta. Okej. Od początku. Bezapelacyjnie do samego końca. Mojego lub jej. Nasz klient gdzieś tam, czy nasz potencjalny klient, idąc sobie ulicą, zobaczy nasz baner i to też wielokrotnie powtarzam, już wtedy zaczynamy coś komunikować. Wtedy komunikujemy jako firma, jako marka, no ale już budujemy pewien wizerunek, pewien styl komunikacji, który jeżeli jest dobrze określony w firmie, no to przekłada się na reklamę, na pracę biura obsługi klienta, na sposób, w jaki piszemy maile, jak prowadzimy rozmowy, jak jesteśmy ubrani. Tak? Budujemy jakiś spójny styl komunikacyjny. Klient nie miał jeszcze z nami żadnego kontaktu personalnego, nawet do nas nie zadzwonił, ale już rozpoczęliśmy komunikację poprzez naszą reklamę, która gdzieś tam się pojawiła. No i albo ktoś jest w tym dobry, albo nie. Po prostu. Jeżeli ta reklama spowodowała, że klient do nas trafił, no to tu już zaczynają się elementy, na które należy zwrócić uwagę, bo tak naprawdę komunikujecie się z biura obsługi klienta, komunikujecie się w sprawach sprzedażowych. Komunikujecie się, gdy windykujecie wasi monterzy czy specjaliści, którzy potem realizują wasze usługi na miejscu u klienta, też jest to forma komunikacji. Każdy wysłany mail, każdy wykonany telefon, każda ulotka, każda promocja, każda sytuacja, w której macie styczność z klientem, no to jest wasza komunikacja. I teraz już możemy łatwo zauważyć, że nie chodzi tylko o to, co mówimy i co słyszymy, nie chodzi też o to, jaką mamy komunikację niewerbalną. Chodzi o to, jak komunikujemy się jako marka, jako firma, jako spójny byt, coś, co ma zarabiać, coś, co ma się dobrze sprzedać, budować pewną jakość i relacje z klientem. Pierwsze spotkanie, pierwszy telefon. Nie, jednak pierwszy billboard. Zdecydowanie albo reklama w sieci. Słuchajcie, jak zawsze mam ściągawkę, tym razem, ponieważ
po ostatnim webinarze, pewnie większość z Was jeszcze nie dostała PDF-a podsumowującego, jeżeli ktoś nie dostał, to proszę napiszcie. Sporo czasu trwało, zanim ten dokument został przygotowany, ze względu na to, że tutaj się naprawdę bardzo dużo działo. Tym razem ten dokument jest już przygotowany, więc od razu po webinarze dostaniecie też takie krótkie podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy w dniu dzisiejszym. I to jest też taka moja ściągawka, bo jak wiadomo, wszechwiedzący nie jestem, a nie chciałbym ominąć tego, co sobie dla Was przygotowałem dzisiaj. Słuchajcie, nie zwracamy uwagi na pewne rzeczy w życiu, gdy komunikujemy. Mnóstwo informacji do nas wpada. Często nie reagujemy na środowisko wokół siebie. Jakie Waszym zdaniem są takie podstawowe błędy w komunikacji? Jeżeli macie dość tego słowa komunikacja, użyjcie innego z miłą chęcią. Okej. Okay. Mhm. Mamy sztuczność od Michała, mamy jasność przekazu. Przepraszam, sztuczność od Mikołaja. Od Michała jasność przekazu. Klaudia, czasem za dużo mówimy, za mało słuchamy. Paweł, narzucamy komuś swoje zdanie. Stres, niesłuchanie odbiorcy. 100% racji. W wielu miejscach, czy w książkach, czy w sieci, czy w pracach naukowych znajdziecie takie 7 grzechów głównych komunikacji. Różnie się one nazywają. Pamiętajcie, że zawsze jak gdzieś jesteście na szkoleniach, czy bierzecie udział w webinarze, czy w seminarium, to w większości przypadków od 30 lat my mówimy o tych samych rzeczach, tylko je inaczej nazywamy, bo dopasowujemy komunikację do współczesnych realiów, do współczesnych czasów. Te 6 czy 7 grzechów głównych komunikacji to właśnie te, które wymieniliście, plus tutaj widzę druga strona nie odpowiada na pinga. Jarku, cześć, pozdrawiam serdecznie. No, to może być faktycznie grzech. Ta sztuczność, w czym może ona się wyrażać, albo z czego ona wynika? I dlaczego źle wpływa na to, jak komunikujemy, jak reagujemy też na naszego odbiorcę? Jak jestem nieprzygotowany, brakuje mi wiedzy. Jeżeli rozmawiam o czym nie mam pojęcia, jeżeli w biegu dostałem nową ofertę od szefa, wrzuciłem do teczki, pomyślałem, nauczę się w Uberze, prawda, i będzie ok, a tak naprawdę na miejscu okazuje się, że jest nie tak, jak powinno być. Staram się to ukryć, staram się przycwaniakować, rzucić gdzieś żartem, może przenieść rozmowę na inny trop, tylko po to, żeby nie pokazać mojego braku kompetencji. Brak kompetencji wiedzy. I to też wiąże się, tak jak wspomniałem na początku, bezpośrednio z naszą sztucznością. Jak temu zaradzić? No po prostu bądźmy przygotowani. Jeżeli nie czujemy się pewnie, jeżeli wchodzimy na zbyt głębokie wody, tak, albo dopiero rozpoczynamy jakąś pracę w danym projekcie czy z danym sektorem klientów i obawiamy się, że nasza komunikacja nie będzie wystarczająco dobra, bo właśnie będziemy sztuczni, bo mamy braki wiedzy, bo zje nas stres, to normalnie o tym gadajmy w zespole i rozmawiajmy. Może ktoś inny wtedy przejmie ten konkretny obowiązek, może ktoś będzie w stanie nam w taki czy inny sposób pomóc, ale sztuczność, brak kompetencji, wiedzy to będą te najmocniejsze czynniki. I stres jako numer 3, ale stres, który tak naprawdę bardzo ciężko opanować. Wystarczy, że któryś z tych pozostałych małych grzechów wychyli na chwilę łebek znad kanapy i stres pojawi się z automatu. Tak? Niektórzy mają takiego farta, że czują, jak im kortyzol idzie przez czaszkę, mogą sobie wziąć kawody. Wszystko już, ale jeżeli tego nie macie, skupcie się na tym, żeby się przygotować do swoich zadań. Tutaj pojawiło się również to, że nie słuchamy odbiorcy. Tak. W jednym z grzechów głównych komunikacji w sieci znajdziecie to jako bodajże bieg do celu. Przyszedłem z czymś, to tak jakbym dzisiaj tutaj przyszedł i słuchajcie, zaplanowaliśmy, że pogadamy pół godziny, ja mam 17 punktów dla Was, no to lecimy. Prawda. Opowiadam, rzucam słowotok, nie poświęcam Wam należytej uwagi, nie patrzę na to, co się tutaj dzieje. Nie czytam waszych komentarzy, waszych pytań, po prostu biegnę do celu. Założyłem sobie, że ja jestem tu po to, żeby przyjść i przekazać cały komunikat. 100% będzie tak, że duża jego część nie będzie wtedy zrozumiała, na pewno nie będzie zapamiętana, bo za mało słuchamy, bo nie słuchamy aktywnie, bo nie mamy
odpowiedniego przygotowania i mamy szacunku dla naszego odbiorcy też troszeczkę. Dlatego faktycznie warto aktywnie słuchać. Ja przeczytam wam taką klasyfikację za sekundę, 6 punktów, które wam przygotowałem na bazie wszystkich informacji, które znam, stosuję, się błędów, które popełniam i tego, co możecie też wszędzie znaleźć online. Dla mnie to jest jednak 6, a nie 7 punktów, bo niektóre się powielają, zawierają w sobie i uważam, że mnożenie bytów to taka sztuka dla sztuki. A jak mówimy już o błędach komunikacji, to powtarzanie się z morałem też jest dla mnie czymś nieakceptowalnym. W mojej ocenie sztuczność to też udawanie uśmiechu, rozmowa z klientem na zasadzie niedoświadczonego telemarketera. Zdarza się, podnosimy słuchawkę i słyszymy tam z drugiej strony: dzień dobry, panie Marcinie, jak mija dzień? No tak, może tak być. A propos, bo miałem uprzedzić. Dzisiaj jest nas więcej w biurze, jak usłyszycie jakieś przekleństwa albo śmiechy zza drzwi, to jest Monika Migacz, kierownik naszego biura. Ona się zajmuje również płatnościami. Obiecałem, że zakomunikuję. Słuchajcie, ten sztuczny śmiech się pojawia, ta sztuczność pojawia się w bardzo wielu sytuacjach, ale to cały czas wracamy do tego, że ktoś jest nieprzygotowany albo ktoś gra na akord, gra na wynik, liczy się ilość, a nie jakość. Ale wiecie, no czasem jest tak, że ktoś po prostu ma taki styl. Ktoś jest mocno empatyczny, ktoś z otwartym serduchem i uśmiechem idzie do ludzi, a my myślimy sobie, no może czpiotka, idiotka, co ona robi, jak się ona zachowuje? No, przecież w życiu nic od niej nie wezmę. Także zastanówmy się, weźmy pod uwagę te inne rzeczy, które możemy w komunikacji zaobserwować, bo czasem możemy po prostu źle osobę ocenić. Brak uważności również łączymy z Klaudio, z brakiem słuchania, prawda? Bo mówi się tak często, tak, ja cię słyszę, no dokładnie, ty mnie słyszysz, ale ty mnie nie słuchasz. Ty słyszysz, że dźwięki wychodzą z moich ust, ale ty, stary, nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię. Mówię to po raz piąty, ty nie reagujesz. Więc brak uważności ja rozumiem, może to rozumiesz w inny sposób, może rozumiesz to jako rozkojarzenie, tak, że ktoś do nas mówi, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, a tu udajemy uwagę. Jasne, druga interpretacja. Ja bardziej kojarzę to z takim: dobra, zaczekam, niech człowiek się wygada, ja już w głowie i tak wiem, co mu za chwilę odpowiem, więc to, o czym on mówi, w ogóle mnie nie interesuje. Dokładnie tak, super, okej, no to fajnie, fajnie, bardzo się cieszę. Na razie zrobiło nam się z tego tak 25 minut parapsychologii z lekką domieszką Harry'ego Pottera, więc może przejdźmy do konkretów, czyli nasze grzechy główne w komunikacji, 6 punktów, które przygotowałem dla was. Zobaczycie, że one troszeczkę łączą wszystkie rzeczy, o których mówicie, ale odbiegają od tego, co znajdziecie w książkach i w sieci. Pierwszy błąd, jaki ja popełniam, zdarza mi się, to zakładam, że ludzie są tacy jak ja. Czyli mierzę swoją miarę. Ja mam tak generalnie często również w pracy, w zadaniach biznesowych, rozpoczynam z kimś współpracę i liczę, że jak ja skoczę 3 metry, to ktoś skoczy 3 metry. Tak? Jak ja wypiję 10 kaw, to ktoś wypija 10 kaw. I ten sam błąd często pojawia się w komunikacji, bo wydaje mi się, że to, co mnie się podoba, podoba się komuś innemu. Zobaczcie, dwa biura, dwa różne style muzyczne. My codziennie rzucamy kostką, żeby sprawdzić, kto będzie rządził MP3-kami i dzisiaj puszczał muzę. W życiu też jest tak bardzo często. Przychodzę i pokazuję komuś, czy sprzedaję komuś produkt czy usługę w taki sposób, w jaki ja myślę, że byłoby fajnie, a nie dopasowuję go tak naprawdę do odbiorcy. No? Może fajnie, może nie. Jeżeli mamy dużą siłę przebicia, jesteśmy w stanie to wesprzeć, jakby to ładnie powiedzieć, wesprzeć tym, że po prostu nas da się lubić, mamy taką naturę, no to super. Ale w większości przypadków nie będzie tak łatwo, także nie mierzmy ludzi swoją miarą, nie zakładajmy, że są tacy jak my i reagują na nich te same, i reagują na takie same komunikaty, na jakie my reagujemy. Okay? To, że coś się nam podoba, nie znaczy, że będzie się podobało wszystkim. I tu płynnie przechodzimy do grzechu numer 2, bardzo ważnego, które powoduje, że firmy często zaliczają taki fajny skok, bo coś wymyślili, coś ich zespoły wypracowały, coś się udało, a potem nagle równia pochyła w dół, co się dzieje, przecież to działało. Powielamy schematy w komunikacji. Jeżeli udało nam się coś zrobić raz, nie wiem, zrobiliśmy fajną reklamę, czy napisaliśmy fajny skrypt, we właściwy sposób zarządziliśmy tą komunikacją w firmie, nasz dress code jest odpowiedni, wypracowaliśmy
to, jak klient będzie wchodził, gdzie dostanie kawę, ciasteczko, kto z nim będzie rozmawiał, że jak pan to dziewczyna, jak pani to chłopak, albo to rozumiecie, tak? Jeżeli wypracujemy sobie takie rzeczy i one zadziałają, to mamy potem tendencję taką naturalną z ludzkiego lenistwa do wpadania po prostu w to, że okej, no to będzie działać. I potem podobną ofertę sprzedajemy w ten sam sposób. Wchodzimy na nowy rynek czy nowy sektor klienta i też próbujemy od tego samego sposobu. To jest naturalne. Jeżeli będziemy w stanie to modyfikować, dopasowywać do nowych warunków, w których jesteśmy i do nowych ludzi, grup społecznych, grup biznesowych, z którymi rozmawiamy, to jesteśmy w domu. A jeżeli nie, to wpadniemy w schemat. A błędem komunikacyjnym moim jest teraz to, że gdzieś słyszę wibrujący telefon. Was wkurza? Właśnie przestał. Okej. Czyli mamy grzech numer jeden. Zakładam, że ludzie są tacy jak ja. Popełniam duży błąd, próbuję sprzedać im coś tak, jak mnie by to odpowiadało. I dwa, powielam schematy. Krzysiu, Tomek, Rafał kupili ode mnie, bo użyłem tego, tego i tego. No to ja potem 10 kolejnym też będę w taki sam sposób próbował sprzedać. Jak się złapię przy 10, że robię błąd, to super, jak nie, to mogę tak pół roku i nie będzie wychodzić. Komunikuję niekompletnie. To jest bardzo częsty błąd. Nie wiem, czy nie najważniejszy. Brakuje mi w tych komunikatach czasem zdarza się takiej no, przysłowiowej kropki nad i, prawda? Będziemy robić sobie ćwiczenia pod koniec. Pod koniec to złe słowo, bo złe wyrażenie, bo to troszeczkę potrwa, te ćwiczenia również. I w tych ćwiczeniach zobaczycie, co mam na myśli, gdy mówię, komunikuję niekompletnie. To się często zdarza i również podam przykład salonu samochodowego. Zobaczcie, jak oni kiepsko sprzedają w Polsce w salonach sprzedażowych. Pojedziecie, zobaczcie, co próbują zrobić. Zobaczcie, jak leniwie wam komunikują. Uważają, że samochód zrobi za nich robotę. Nie słychać? Czego nie słychać? Barbara, nie strasz mnie, ja myślałem, że mikrofonu nie słychać. Normalnie. Wracając. W salonach samochodowych wchodzicie do salonu, facet wsadza was do auta, daje kluczyki, proszę bardzo, i uważa, że samochód się sprzeda. Nawet podczas jazdy próbnej nie potrafią w odpowiedni sposób zarekomendować tego samochodu. Po czym rozstajecie się, oni dzwonią za 2 miesiące. No przecież pan ten leasing tutaj wyceniał, prawda, to czy jest pan zainteresowany dalej, etc., etc. On myśli, że świetnie sprzedał. On jest przekonany, że jego komunikacja była super, że ty masz wszystkie kompletne informacje, wszystkie niezbędne, że ty na pamięć znasz warianty silnikowe, rozmiary felg, lakiery, że ty już sobie w głowie na pewno wybrałeś, jakie będzie wnętrze tego auta. On jest przekonany, że jego robota została wykonana. Podczas gdy ty tak naprawdę wychodzisz, wyjeżdżasz z salonu z takim poczuciem, no fajnie się jechało, skrzyna płynnie, nie wiem, trochę za mały, zobaczymy, choć pojedziemy do innego, zobaczymy inne auto. I to jest częsty przypadek, częsty grzech w wypadku prezentowania naszej oferty, gdzie skupiamy się na tym, o czym potrafimy mówić, co potrafimy sprzedawać, na właśnie jakimś pewnym schemacie, a pomijamy rzeczy, cechy ważne i komunikaty istotne dla akurat tego konkretnego klienta. Dlatego tak ważne jest pytanie, dlatego tak ważne jest aktywne słuchanie. Czyli zdarza mi się niekompletnie komunikować to, co chcę przekazać, i potem żyję w błędzie, że jak zadzwonię za 2 tygodnie, to przecież temat będzie załatwiony. A okazuje się, że tam jest jeszcze wiele, wiele rzeczy do zrobienia po drodze. Tomek pisze, sporym błędem jest również przeciwieństwo bycia niekompetentnym. Czasem staramy się przekazać więcej, niż jest to konieczne. Tak, zgadza się. Czy możecie przykłady z branży? Oczywiście, że tak. Zazwyczaj mamy do czynienia z większością osób z telekomunikacji, ale jeżeli jesteście z jakiejkolwiek innej firmy, podajcie przykłady, zadawajcie pytania, ja z chęcią postaram się też pomóc odnieść w taki czy inny sposób. A odnosząc się do tego, co powiedział Tomek, zgoda 100%. Ja tak mam, jak rozmawiam z inżynierami. Ponieważ jestem uprzejmy i miły, to potrzebuję około 7 do 10 minut, żeby mu powiedzieć, dobra, przejdźmy do konkretów, bo to mnie w ogóle nie interesuje. Ale przez te 7 minut na początku to grzecznie słucham. Słucham i kiwam głową i tak staram się aktywnie też mową ciała pokazać, jak już wspomniałem, niespecjalnie, no po prostu taki mam styl bycia, że okej, że ja jeszcze chwilkę mogę wytrzymać, że tam te twoje spinki, spawy, luty, informacje, siłowniki, newtonometry, etc., czy jednostki świetlne są dla mnie zrozumiałe, tak? Ale przychodzi taki moment, gdzie po prostu temat mnie męczy. I choćby on był mega pozytywną osobą i chciał mi coś konkretnego, fajnego sprzedać, pokazać, zakomunikować, może mnie
zmęczyć. Michał, czekam na przykład od ciebie, skoro spytałeś, czy z waszej branży może być. I przejdę sobie spokojnie do czwartego grzechu głównego. Wytrzymacie ze mną jeszcze pół godziny? Mam nadzieję. Komunikujemy jednostronnie, czyli to, co już się u was pojawiło na tablicy, mówię, ale nie słucham. Nawijam. Zauważcie różnicę w wystąpieniach publicznych osób, które robią to dobrze, a osób, które robią to źle. Popatrzcie sobie na waszych ulubionych stand-uperów czy komików. Zastanówcie się, dlaczego właśnie ich lubicie. Popatrzcie, jaką mają interakcję z publicznością, czy ten styl wam odpowiada, czy nie. A potem wróćcie jakby do swojej własnej świadomości i zastanówcie się, jak wiele przestrzeni wy zostawiacie w komunikacji ludziom po drugiej stronie. Słuchawki, stołu, parku, sklepu, gdzie bądźkolwiek. Czy w ogóle jest miejsce na to, żeby oni zakomunikowali coś zwrotnego, abyście wy otrzymali równie cenne dla was informacje. O aktywnym słuchaniu kiedyś już rozmawialiśmy przy temacie skutecznego telefonu, bo tam to się wyjątkowo sprawdza. Były parafrazy, były podsumowania, były dopytywania. No, jest tego dużo, tak? Nie chcę tutaj skupiać się na tym, jak aktywnie słuchać. Chcę tylko polecić, żeby nie komunikować jednostronnie. Też będzie super ćwiczenie dotyczące pytań, zbudowane na pytaniach, które pokażę wam, jak ta komunikacja w dwie strony może świetnie przebiegać, być naprawdę pouczająca i jak wiele może wam przynieść korzyści. A Michał się zawiesił. Nie usłyszymy, Michale, przykładu. Jestem bardzo ciekaw. O, piszę. Jestem bardzo ciekaw, co za przykład. To musi być dobry przykład, bo Michał dalej pisze. Się nie zrozumieliśmy. Komunikacja. Prosiłem, abyś przestał sprzedawać samochód i sprzedał w końcu usługę telekomunikacyjną. W tym sensie, Michale, okej. Okay. Proces usługi, proces sprzedaży usługi telekomunikacyjnej ja sobie opatentowałem w takich 10 punktach. Będziemy o tym rozmawiać już za niedługo, bo będzie w tym miesiącu również taki webinar. Także serdecznie na niego zapraszam, bo to jest temat, który trzeba omówić bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo. Okay? Od samego początku do końca. Na razie tylko podpowiem w dwóch, trzech zdaniach od dobrego zdiagnozowania potrzeb, sprawdzenia, jaką mamy ofertę u klienta, dopasowania kontroferty z naszej strony, zweryfikowania, czy aby wszystkie informacje już na temat klienta uzyskaliśmy, zwalczenia jego obiekcji, uargumentowania ceny. Tamtych etapów troszeczkę jest. Bodajże za 2 tygodnie, tak, czy za 3 mamy taki webinar, także rozumiem, że z Michałem się zobaczymy, wszystkich też serdecznie na to zapraszam. A ja sobie przeskakuję do number 5, czyli mamy 5 grzech komunikacyjny. Przekładam proces komunikacji nad samą informację. Czyli tak jak tutaj mieliśmy przykład, Tomek napisał, że czasem staramy się być hiperkompetentni i to też przeszkadza, to też działa w drugą stronę. To samo też dzieje się czasem z procesem komunikacji, że ja staram się być showmanem, staram się zrobić wrażenie. Zrobić wrażenie, a tak naprawdę przekaz gdzieś ucieka. Lata temu, nie wiem, 2000, żeby was nie skłamać, 9, 8, pracowałem już gdzieś tam kiedyś przy handlu, przy tematach szkoleniowych. Ja wykonywałem, o czym też mówiłem przy okazji skutecznego telefonu, bardzo wiele spotkań, bardzo wiele połączeń telefonicznych, nie było efektu. Ze mną się fajnie rozmawiało, mnie się fajnie słuchało i ja właśnie podejrzewam, że mocno komunikowałem wtedy jednostronnie i jednocześnie bardzo skupiałem się na tym, żeby przekaz był fajny. Rozumiecie, że jak ktoś odłoży słuchawkę, ej, ten Marcin to fajny gość, dobrze się z nim gadało, spoko, z chęcią pogadam z nim za 2 tygodnie. I to było dla mnie stratą czasu, bo dzwoniłem za 2 tygodnie. A nam się po prostu dalej tylko dobrze gadało. Nic się nie działo. Moje skupienie na tym, żeby było fajnie, moje skupienie na... No, kolejna rzecz, którą robię. Gdy przygotowuję prezentację, ludzie robią prezentację w 2 godziny na kolanie. Ja ją zawsze szykuję przez 3 tygodnie, gdy się widzimy na konferencjach, żeby były kolorowe ikony, żeby to się obracało, żeby tam w tle coś się działo po prostu, żeby człowiek siedział przez godzinę i robił tak. Cieszę się, że jest spora frekwencja na tych prezentacjach i faktycznie potem dużo się dzieje biznesowo z wieloma klientami, ale podejrzewam, że gdybym mniej koncentrował się na tym, jak to wygląda, jak to się buja,
to mógłbym jeszcze więcej fajnych treści przekazać i wyciągnąć jeszcze więcej z tego super doświadczenia, jakim jest jakakolwiek formuła jeden człowiek na iluś tam. To bajeczne. Jeżeli macie okazję albo będziecie mieli okazję, to polecam, skupiamy się na przekazie, a potem na formie. Często mam to samo. No właśnie. Ale to spokojnie da się zwalczyć. Trochę praktyki, trochę ćwiczeń. Do ćwiczeń za chwilkę przejdziemy. Ostatni punkt, obiecuję. Szósty grzech. Nie jestem ekspertem. I to też już tam było. Nie mam zielonego pojęcia, o czym rozmawiam. Jestem zupełnie nieprzygotowany. Ale postanowiłem i tak się z wami czymś podzielić. To prędzej czy później wyjdzie. W 5, 10, 15, 30 minucie wyjdzie, że ja po prostu bełkoczę przepijając kawę wodą mineralną i wy poświęcacie swój czas. I tak naprawdę, gdy się rozstaniemy, no i co? Krew w piach. Gdzie ta godzina czasu? Przecież koleś po prostu nawijał, nic się nie działo. On nic nie miał nam do powiedzenia. Nie miał zielonego pojęcia. Brońmy się przed tym, brońmy się przed sytuacjami. Czasem jest tak, że ktoś nas próbuje w taką sytuację wrzucić, wmusić w nas. Dobra, idź i to załatw, proszę, zrób to. Zadzwoń tam, pogadaj z tym, tu masz komplet maili z pół roku, zorientuj się, przeczytaj, zorganizuj. Marne nasze szanse. Lepiej wtedy powiedzieć, no sorry, stary, ale weź do kogoś, kto na tym się zna. Kogoś, kto w tym brał udział, bo to już nie chodzi o umiejętności interpersonalne, bo to chodzi o pewien poziom ściemy, którego nie da się najzwyczajniej w świecie zrobić. Podsumujemy sobie szybciutko. Zakładam, że ludzie są tacy jak ja, to jest pierwszy grzech. Powielam schematy, jak coś się udało raz, to stosuję to już potem zawsze. Komunikuję niekompletnie. Najważniejszy moim zdaniem grzech, komunikuję niekompletnie, komunikuję jednostronnie, czyli nie daję przestrzeni na informację zwrotną. Przedkładam proces komunikacji nad samą informację. Szpaner w błyszczącej marynarce, ale gdzieś tam przekaz się zgubił. No i nie jestem ekspertem. Te sześć błędów, zastanówcie się. Barbara też starania na ponad 100%. A już wiemy, że wystarczy 60%. Matematyka mówi różnie, statystyki też, ale naprawdę wystarczy zrobić 6 pompek, a nie 10, żeby coś tam już się zaczynało dziać. Zastanówcie się, gdzie te sześć grzechów głównych może się pojawiać w waszej komunikacji. Czy się pojawiają, czy nie. Tak jak mówię, na koniec naszego spotkania będzie rozesłany do was PDF, także tam będziecie mogli sobie spokojnie też nad tym się na chwilę pochylić. Czy na tym etapie, ja odpowietrzę się, napiję kawy i wody, czy na tym etapie macie jakieś pytania, uwagi, sugestie, beszty? Zapraszam. Mój ziom, bardzo dziękuję, Mikołaju, super, ja też się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z wami. I teraz przejdziemy do takich rzeczy, które naprawdę będą wam, myślę, niektórym osobom mogły ściągnąć skarpetki ze stóp. Jak to mawiają w Wielkiej Brytanii, chyba tam tak mawiają. Słuchajcie, dużo ćwiczeń komunikacyjnych znacie, tylko po prostu nie wiecie, że to są ćwiczenia komunikacyjne. Macie wiele informacji w sieci, pewnie też czytając wiele książek biznesowych dotyczących umiejętności miękkich, trafiliście na niektóre z ćwiczeń odbiegających zupełnie od tego, o czym dzisiaj z wami porozmawiam, co wam pokażę. Ale zauważycie, że tak, to naturalnie nam pasuje. Myśmy to gdzieś już widzieli, gdzieś kojarzymy. Co jest najważniejsze? Ja was zachęcam do tego, żeby te ćwiczenia, które za chwilkę sobie szybko przerobimy, realizować, ćwiczyć. Tak jak biceps na siłowni, ok? To musi być co tydzień, to musi być co miesiąc, ale powinno. Możecie je ćwiczyć w domu z bliskimi, dlatego że są zabawne. Możecie je wykonywać w zespołach, w pracy, tak? Robić sobie w ramach, nie wiem, przerwy po obiedniej 20 minut takich ćwiczeń komunikacyjnych. Możecie przy piwie w knajpie, tak naprawdę. Niektóre z nich będą wymagały więcej piwa od innych, to się zgodzę. Ale prędzej czy później, myślę, że każdy załapie. Dobra, ręka do góry, kto widział film Bękarty Wojny. No właściwie może kciuk w górę. Podpowiem, Brad Pitt,
amerykański pułkownik, który z oddziałem Żydów i jednym Niemcem wybija nazistów w bardzo, bardzo brutalny sposób. Na koniec zabijają Hitlera. Ups, spamer, jak ktoś nie oglądał, to sorry. Pewnie, że tak. Pytanie, kto nie widział? Kto nie widział? Na szafot z nim. Słuchajcie, tam jest taka scena, może ją kojarzycie, gdzie kilku z głównych bohaterów siedzi sobie razem z aktorką w takiej małej bawarskiej knajpie, dokładnie w piwnicy takiej knajpy. No i są zaczepieni przez niemieckiego oficera, który jest nader czujny i zauważa, że coś tam może być nie tak. I oni sobie grają taką grę bardzo szybko i bardzo krótko, którą ja już też miałem okazję na kilku domówkach, na przykład z ludźmi zagrać, czy właśnie w knajpach. Gra polega na tym, jeżeli ktoś w nią grał, to proszę bardzo, robić to jak najczęściej się da, również w pracy. Jeżeli nie, to proszę słuchać uważnie, przyswoić sobie zasady. Gra polega na tym, że siadamy sobie przy stoliku, załóżmy w 4 czy w 5 osób. Każdy z nas ma przed sobą kartkę, flamaster. I na tej kartce, myśmy to również zrobili na szkoleniu, pracownik roku przy komunikacji. I na tej kartce ja sobie piszę najlepiej jakąś osobę. To może być przedmiot oczywiście, ale z osobami jest dużo zabawniej. To może być osoba, która żyła, żyje, może być autentyczna, fikcyjna postać. Tam akurat był King Kong, z tego co pamiętam, w tej bardzo takiej ważnej dla całej fabuły scenie. Ja sobie zapiszę, jak już był dzisiaj Harry Potter, to sobie zapiszemy tego Harry'ego Pottera dzisiaj. Postaram się wam w tych jednoosobowych warunkach pokazać, jak to wyglądało. Tak. Ja tę kartkę przekazuję osobie po mojej lewej, nie pokazując jej, co napisałem. Ta osoba ślini ją lub przykleja folią do czoła lub po prostu pokazuje innym, ale tak, żeby sama nie widziała, co na tej kartce widnieje. Więc mamy taki układ, wszyscy wiedzą, co jest na mojej kartce, tak? Bo ja dostałem też kartkę z tej strony. Wszyscy wiedzą, co na niej jest, tylko ja nie wiem. I moim zadaniem jest zadawać pytania, takie odwrócone kalambury. Tylko mogę zadawać pytania tylko i wyłącznie zamknięte, takie, na które wy możecie odpowiedzieć tak lub nie. Czy jestem mężczyzną? Nie. Czy jestem kobietą? Nie. Czy jestem chłopcem? Tak. Dobra. Czy jestem postacią żywą czy fikcyjną? Fikcyjną? Tak. I tak dalej, i tak dalej. Jak już będę pewny, że zebrałem odpowiedni wachlarz informacji, komplet informacji, żeby odkryć, kto się kryje tutaj na tej tajemniczej kartce, no to przerywam kawalkadę pytań i rzucam śmiało Harry Potter. Im mniej pytań zostanie zadanych z mojej strony, abym doszedł do tej drogi, tym oczywiście więcej punktów zyskuję i wygrywam piwo, jeżeli to się dzieje w knajpie. Niby prosta zabawa, niby rzecz, która na pewno funkcjonowała gdzieś już poza tym filmem, poza fabułą kartów wojny, ale rzecz, którą szczególnie jakbyście mieli okazję pracować w dużych korporacjach, bardzo często można zobaczyć w strefach relaksu, tak? Ludzie sobie siedzą, grają. To jest doskonałe ćwiczenie komunikacyjne, które uczy nas czego? No tego, że wiem, że nic nie wiem. Jeżeli nie zadam odpowiedniej ilości pytań, to może się okazać, że wydaje mi się, że mam komplet informacji. Tutaj padło, sprzedaj umowę telekomunikacyjną. Jeżeli ja nie spytam o wszystkie warunki w domu klienta, ja nie dopasuję dla niego oferty. Ta moja komunikacja była słaba, niekompletna. Nie doszedłem do celu, tak? Nie uzyskałem wszystkich niezbędnych informacji. Odpowiednio zadane pytanie, czyli dzięki Barbaro, odpowiednio zadane pytanie przybliży nas do tego celu. Jeżeli pracujecie w obrębie jakiejś jednej usługi czy produktu, szybko zrozumiecie, przepraszam, i nauczycie się, które pytania są odpowiednie i właściwe. Na marginesie. Na Kolisej 25 wciąż trwa remont, także te dźwięki koparki na zewnątrz, jeżeli przeszkadzają, sorry, z tym nic nie mogę poradzić. Ktoś grał w taką grę w ogóle po obejrzeniu filmu? Mieliście okazję? Jak Tomek pisze, to Tomek pewnie grał. Czekając na ich odpowiedzi, w gronie znajomych tak, ale w gronie biznesu jeszcze nie. Jest nawet aplikacja. O. Klękajcie narody, no świetnie. Zazwyczaj jest tak, że pojawia się jakiś patent, a potem ktoś robi aplikację. Gdybym był ciut mądrzejszy, poszukałbym. Jak rozmawialiśmy o zarządzaniu przez pomidory, aplikacji jest mnóstwo, więc tutaj też musiało się pojawić. Świetnie, obiecuję. Dzisiaj pobieram aplikację i na pewno zobaczę, jak to funkcjonuje. Polecam. Polecam bardzo w środowisku biznesowym. Pamiętajcie też, że wszystkie te ćwiczenia komunikacyjne, one mocno integrują. A wiemy, jak często łatwo o konflikt
w gronie znajomych w pracy, więc korzystajmy z tego, ile możemy. Moje ulubione ćwiczenie, ale może zrobię z tego ćwiczenie numer 3, a zamienię z kolejnością ćwiczenia numer 2 niewerbalnie do celu. Ja zobaczę, czy uda mi się tutaj. Tego jeszcze sobie nie testowałem. Skopiować link, który sobie pobiorę z YouTube'a i może będziecie mieli okazję obejrzeć razem ze mną mały fragment filmu. A jeżeli nie, to wam po prostu o tym opowiem. Czat tutaj, ale możliwe, że uda się go odpalić również tu. O, pięknie to powinno zadziałać. Adres URL, ciach. Proszę bardzo, obejrzyjmy sobie kawałek tego kabaretu. Ja przewinę. Niektóre kabarety podczas... Okej. Przydziała u was dźwięk? Widzicie panią, widzicie, że się rusza, widzicie, że gestykuluje się. Działa pięknie. Zdjęcie się jej na pokolenie przez minę. Obiecałem, że będziecie się robić. E sama na halaga la magavergala ma santo fu colla parsiti. È vero. E so Tommaso, te che foto ta. Vuoi che te capo che te sei la regina. Ne sta dara. So è poi che ha che era poi che era. So che è fuori de de sia le bolo che te. Ha o che da se le che te. Fri che te. E vuoi che che si begale che ta. A che se ve che le che. Okay. No, Sławek, Sławek, co ty nam pokazujesz? W głowie ci się powywracało jakieś YouTube'y, tu nam będziesz z kabaretu pokazywał. Większość rzeczy, o których mówimy w charakterze ćwiczeń komunikacyjnych, jest bardzo często wykorzystywanych przez osoby, które wykonują jakiś performance na scenie. Kabaret Hrabi, moim zdaniem jeden z najlepszych kabaretów w Polsce, wykonuje je bardzo często. Jeżeli istnieje jakieś ćwiczenie komunikacyjne, to na pewno w którymś z ich repertuarów zobaczycie ich interpretacje. Tutaj to jest przede wszystkim wyzwanie jednoosobowe, tak? Czyli my przygotowujemy jakiś komunikat. Załóżmy, że ja wyszedłbym na scenę albo byłoby nas 5 osób w domu czy w biurze. Ja jestem osobą, która jakby startuje w naszym wyzwaniu jako pierwsza. Przygotowuję sobie komunikat, zapisuję go na kartce i przygotowuję go w takiej formie. Tutaj zerknę do ściągawki. Tematem moim komunikatu, który będę chciał wam przekazać, będzie wycieczka rowerowa, tak? Może się uda w piątek, jak pogoda nas nie zawiedzie, wyskoczymy sobie z Inetu. A szczegółowymi informacjami, które też będę chciał przekazać, będzie to, że jechałem z kolegami, to, że miałem szybki, nowy rower, to, że pod koniec wycieczki miałem wypadek, no i następnym razem raczej będę wolał wybrać się samochodem. I teraz, jaki jest sposób komunikacji? Wszystkie chwyty dozwolone. Mogę się tarzać, mogę skakać, mogę bełkotać, ale nie mogę mówić w żadnym znanym języku. Ani znanym przeze mnie, ani znanym przez was. Zobaczcie, że robi się z tego tak naprawdę bardzo solidna, mocna parodia, ale przede wszystkim ćwiczenie wykorzystania całego pozostałego arsenału poza tym, co jest naszym podstawowym arsenałem tak naprawdę w codziennej pracy. No a przy okazji jest to piekielnie, cholernie zabawne. Jak sprawdzić, czy nam się to udało? Jak sprawdzić, czy jesteśmy w stanie z większą świadomością wykorzystywać cały arsenał komunikacji niewerbalnej? Prosimy znajomych, którym prezentowaliśmy ten nasz dziki, szalony taniec, żeby na kartce napisali, co myśmy chcieli im przekazać. I pewnie chcielibyście teraz zobaczyć, prawda, jak ja tu pokazuję, że jadę na rowerze i mam wypadek, etc. Nie. Ściemnie, że nie mamy na to czasu. Zachęcam was do tego, żebyście, bo to wymaga sporo odwagi, zaczęli może od grona rodzinnego, ale jest to jedno z fajniejszych ćwiczeń, które daje też potem bardzo dużo pewności w sytuacjach takich, gdzie musicie coś zaprezentować, gdzie musicie wystąpić naprzeciw wielu osobom. No tutaj puszczają wszystkie hamulce. I zobaczycie też, że jeżeli będziecie to regularnie ćwiczyć, to nie dość, że będziecie się świetnie bawić, to jeszcze będziecie lepiej w przekazywaniu tych informacji, będziecie w stanie bardziej skomplikowane komunikaty przekazywać i robić to znacznie, znacznie szybciej. Moje ulubione ćwiczenie. Czy
W dwójeczkę ktoś zagra? Takie pytanie, weekend nadchodzi. Czy to jest coś, co uważacie, że moglibyście sprawdzić, spróbować u siebie, zastosować, złapać się, zdobyć się na odwagę? Dobrze, Barbara się zdobędzie na odwagę. Barbara spróbuje, liczę, że pozostali też. I chociaż teraz milczą, to myślę, że się uda. Słuchajcie, numer 3. Moje ulubione zdecydowanie ćwiczenie. I to jest coś, co możemy sobie zrobić teraz razem ze sobą. Poświęćmy najbliższe 2 minutki na bardzo krótki eksperyment. Bardzo krótki eksperyment, który pokaże nam, że ta komunikacja i te grzechy, o których mówiłem, bardzo, bardzo często jest przez nas prowadzona w taki sposób, że nie osiągamy celu, nie przekazujemy informacji, którą chcieliśmy przekazać i odchodząc od stołu, odchodząc od salonu samochodowego, odkładając słuchawkę telefonu, każdy z nas, każdy z rozmówców ma zupełnie inne wrażenia z tej rozmowy, zupełnie inne informacje. No i po prostu tracimy czas. Dobrze, na czym polega nasze ćwiczenie? I ono nie wymaga żadnej odwagi. Proszę, żeby ktoś z was tutaj na czacie napisał nazwę jakiegoś przedmiotu. Stolik, nie wiem, krzesło, piłka, radio. Kto pierwszy, ten lepszy. Okej. Ogórek. Dobrze. Biorę flamaster, biorę moją kartkę. Rysuję sobie ogórek, tak? Wy nie widzicie, co narysowałem i obiecuję wam, że jeszcze przez długą chwilę nie zobaczycie. Ja postaram się też to zrobić całkiem szybko, żeby tutaj nie trzeba było na mnie czekać za bardzo. Dobra, narysowałem swojego ogórka. Jakiegoś tam ogórka narysowałem. I teraz. Gorąca prośba do was. Macie przed sobą kartki, długopisy, mazaki, cokolwiek? Jak nie, to macie 10 sekund, żeby otworzyć szuflady i je wydobyć. Bardzo gorąca prośba kolejna, jak już jesteście wyposażeni w te magiczne narzędzia do komunikacji. Chciałbym, żeby każdy z was, każda z was, narysowali teraz na swoich kartkach również ogórka. I chciałbym, żeby wasze ogórki... No, mogłeś inny przykład znaleźć. Chciałbym, żeby wasze ogórki były jak najbardziej podobne do mojego, którego jeszcze nie widzieliście. Możecie mi zadawać dowolne pytania na temat tego, co jest na mojej kartce. Piszcie je w czacie, poświęćmy sobie na to 2-3 minuty. Ja będę na żywo na te pytania odpowiadał i na bazie uzyskanych informacji poprawiajcie swoje rysunki, rysujcie swoje rysunki. Potem wam pokażę mojego ogórka i zobaczymy, czy wasze są podobne. Ewentualnie, jak bardzo będą się różnić. Czas start. U mnie jest 52, to do 55 po. Mam długiego ogórka. Ogórek jest na całą kartkę praktycznie. Klaudia pyta, czy ogórek jest uśmiechnięty. Przebiegłe pytanie, bo jest uśmiechnięty. W pionie czy w poziomie, no w takim lekkim sosie, jak to ogórek. Beata pyta, czy ma włosy. No nie, zrobiłem taki ala cień, można powiedzieć, ale można by to pomylić z włosami ewentualnie. Nie, Barbaro, mój ogórek nie ma chropowatej skórki, jest gładki. Czyli wiemy już, że jest na całą kartkę, jest pod skosem, jest uśmiechnięty, ma gładką skórkę i ma gdzieś tam cień przy czole, który mógłby przypominać, powiedzmy, włosy. Czy ogórek ma ręce? Maksymilianie, ma ręce, a właściwie dłonie. Nie ma nakrycia głowy, ale ma taki ogonek.
Albo ktoś brutalnie wyrwał. Tak, na pewno narysowałem ogórka. To jest zdecydowanie ogórek. No, można by go pomylić z cukinią pewnie, ale tak, tak. Czy twój ogórek jest w całości, czy pokrojony? Bardzo dobre pytanie. Ogórek jest w całości. I powiedzmy jeszcze 10-15 sekund na ostatnie pytania, żeby ci, którzy nie rysują, właśnie się nie zanudzili. I koniec. Nikt nie spytał mnie o przestrzeń, w jakiej znajduje się ogórek. Czy leży na stole, czy jest zawieszony w powietrzu, nie wiem, czy tańczy na łące, czy coś jest obok niego. Więc to jest mój ogórek. Nie wiem, na ile go będzie widać. Ma ogonek, ma ten cień, który mógłby włosy przypominać. Uśmiechnięty, ale tak trochę szyderczo. To są łapki. To nie są chmurki z tyłu, to są łapki. Jest pionowo, ale i pod skosem, prawda? Obok jabłko ma gładką skórkę. Myślę, że wszystko się zgadza. Oceńcie teraz tak w skali 1 do 10, na ile wasze ogórki są podobne do tego, którego ja narysowałem. Na ile wam się udało to odzwierciedlić? Fajnie. Paweł 1? Co się stało? Ogórek ci się złamał? Czemu jeden? Widzę, że szóstki, mniej więcej szóstki. To jest też tak bardzo często, jak nie jesteśmy pewni ocenić się w górę czy w dół, to tak bezpiecznie celujemy w 6, czyli takie lepsze niż pół. Bardzo fajnie, taka mocna szóstka. Fajnie, cieszę się. Tu nie chodzi o zdolności rysunkowe, Paweł. Chodzi o szczegóły. Wiesz, no kółko, kwadrat. Gdybyśmy rozmawiali o samochodzie, no to czy ma czworo drzwi, czy dwoje. To jest tak naprawdę bardzo istotne. I mam nadzieję, że to krótkie ćwiczenie, które polecam jak najczęściej stosować, pokazało wam, że nie tyle mamy różne ogórki, ale w różny sposób interpretujemy informacje. Jestem 100% pewny, że jakbyśmy tutaj teraz powymieniali się zdjęciami naszych rysunków, to też byłyby one bardzo różne. Począwszy od tego, że na różnej wielkości kartkach, różnymi kolorami flamastrów, czy innymi pisakami, pisadłami, tak, aż do poziomu każdego detalu, te rysunki byłyby po prostu różne. I to samo dzieje się w każdej innej formie komunikacji. Możemy niestety przez przypadek doprowadzić do sytuacji, w której wydaje nam się, że jesteśmy z kimś, jak to się mówi, na tej samej stronie, a okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Także ogórek ląduje u mnie na pamiątkowej ścianie, na przyszłość. A ja sobie przejdę do mojej ściągawki. Bo mam jeszcze przed wami dwie proste gry. Chcecie najpierw tę bardziej zabawną, czy najpierw tę taką normalną, powiedzmy bardziej? Nienormalną. Okej. Jedna to gra w pytania, ale ona będzie na sam koniec, a druga to trzy cechy. I to jest takie mocno kreatywne ćwiczenie, dlatego że ono się fajnie sprawdza w środowisku biznesowym, szczególnie gdy budujecie coś, gdy tworzycie jakiś projekt, gdy tworzycie nową ofertę, zastanawiacie się, jak z nią wyjść do klienta na przykład. No mówiąc krótko, gdy macie przed sobą kreatywne wyzwanie i robicie coś na kształt burzy mózgów, tak? Ja to widzę w taki sposób i bardzo fajnie się to sprawdza. Wybieramy coś konkretnego, osobę, postać, to może być nasz ogórek, o którym tutaj wcześniej rozmawialiśmy. I każdy z nas w zespole wybiera trzy cechy, trzy słowa, które najlepiej, najbardziej określają ten przedmiot, tę osobę, tę czynność, to, co gdzieś tam położyliśmy sobie przed stołem. Ja tutaj wybrałem akurat w przykładzie
osobę, którą każdy zna, wybrałem Arnolda Schwarzeneggera. I teraz, jeżeli wy tutaj mielibyście teraz na czacie napisać trzy słowa, z którymi się ta postać kojarzy, każdemu z was, to zachęcam, pół minutki, minutka, powrzucajcie, a wam potem przeczytam swoje. Oczywiście będzie się to różnić, więc nawiązujemy w pewien sposób do naszego ogórka, ale to ćwiczenie ma troszeczkę głębszy sens finalnie. Z czym wam się kojarzy Arnold Schwarzenegger? Terminator, siła, autorytet, determinacja. Znowu Terminator. Mamy sporo osób dzisiaj, więc czekam na więcej informacji. Aktor, polityk, Austriak. Robocop? Gdzie? Beata. Terminator, kulturysta, Conan, barbarzyńca. Jak najbardziej, kulturysta. Zauważcie, ja przeczytam moje. Kulturysta, aktor, polityk. Tak? Zobaczcie, co tutaj uzyskujemy. Mamy sporo informacji, sporo osób, bardzo różnych osób, które pewien obiekt, pewną osobę, pewien przedmiot czy czynność postrzegają tak naprawdę w bardzo podobny sposób. Tak? Pojawił się nam Terminator kilkakrotnie. On się pojawia gdzieś potem w moim wyjaśnieniu tego ćwiczenia. Pojawił się nam aktor, pojawił się nam kulturysta. Ten Terminator dominował, więc mieliśmy jakiś punkt wspólny, styczny. I teraz, jeżeli będziecie pracować projektowo nad pewnym zadaniem, będziecie możliwość przeprowadzić sobie takie małe komunikacyjne ćwiczenie, to zobaczycie, że pewne najważniejsze cechy tego, nad czym pracujecie, one po prostu się wam objawią. No jeżeli siedzimy w 10 osób i 6 osób powiedziało Terminator, to wiadomo, że jak pójdziemy na ulicę i krzykniemy Terminator, to 60% społeczeństwa zrozumie, że mówimy o Arnoldzie Schwarzeneggerze, prawda? Ale jednocześnie patrzmy dalej, nie tylko na to, co uwidoczni się na pierwszym planie, ale patrzmy też na inne aspekty, inne cechy, które wskazujemy, bo one, chociaż będą gdzieś tam marginalnie postrzegane przez pojedyncze jednostki, mogą się okazać bardzo kluczowe w komunikacji, szczególnie gdy będziemy wybierać, do kogo i w jaki sposób komunikujemy. Bo inaczej o Arnoldzie Schwarzeneggerze będziemy opowiadać naszej babci, żeby sobie przypomniała, o kogo chodzi. Inaczej będziemy rozmawiać z kumplem na piwie, wspominając, nie wiem, bardzo kiepską ostatnią część Terminatora. I tak dalej, i tak dalej. Więc te rzeczy marginalne, które się potem gdzieś tam pojawiają, na drugim, na trzecim planie, że kulturysta, to też może być istotne, bo to nam może potem pokazać, w jaki sposób komunikować Arnolda Schwarzeneggera światu. Okej. Czyli mamy karty wojny, czułko, dzięki, pobieram dzisiaj aplikację. Mamy niewerbalnie do celu, przezabawne ćwiczenie, kopiowanie rysunku, i trzy cechy. Została nam gra w pytania. Ja może powinienem już usunąć tego YouTube'a tutaj, żebyście... Zostawmy to, zabawni ludzie. Nie przeszkadzają nam. Gra w pytania. Gra w pytania pozwala nam aktywnie słuchać, mocno zastanowić się nad tym, co mówimy i przede wszystkim wyczerpać temat rozmowy, wyczerpać komunikat do poziomu, w którym on cały gdzieś tam został przekazany i jest zrozumiały przez obydwie strony. Jak poszukacie w sieci, to też znajdziecie to bardzo często podczas zrealizowanych podczas występów, stand-upów czy różnego rodzaju performance'ów. Polega to na tym, że stajemy naprzeciwko siebie, ja z drugim rozmówcą, powinien być tu jeszcze taki drugi rozmówca, i komunikujemy się tylko i wyłącznie za pomocą pytań. Nie mamy żadnego innego celu poza tym, aby nasza rozmowa tworzyła spójną, logiczną całość. Jeżeli druga osoba się zająknie, zbyt długo będzie czekać z zadaniem swojego pytania albo zada je w taki sposób, że cała nasza komunikacja nie będzie miała po prostu sensu, będzie brzmiała jak bełkot, no to wygramy. No jak to wygląda w praktyce? Zaczynam. A co ty tutaj robisz? Druga osoba, zamiast odpowiadać, zadaje pytanie. A ty nie miałeś przyjść wcześniej ode mnie? Ja mógłbym teraz odpowiedzieć, no miałem, albo nie, przegrywając. Ale mogę również zastanowić się przez sekundę, jakie pytanie mógłbym zadać w takiej sytuacji,
Mogłeś zadzwonić, czy nie? To było zbyt głupie, wiem, ale po godzinie mówienia jestem troszeczkę zmęczony. Zasada jest prosta. Najlepiej by to wyjaśnił materiał wideo, no ewentualnie ktoś tutaj ze mną, ale nie byliśmy w stanie dzisiaj technicznie tak tego przygotować. Spróbujcie sobie to zrobić z kimś obok, kogo macie teraz pod ręką, przez 30 sekund, może po naszym spotkaniu przez 30 sekund zobaczycie, jak zabawne to jest, jak w fajny sposób uruchamia czaszkę do tego, żeby się skutecznie i fajnie komunikować, żeby dopytywać o rzeczy tak naprawdę. To ćwiczenie pozwoli wam na to, żeby wyczerpać temat, wyczerpać przekaz, zebrać jak najwięcej informacji od waszych klientów i pamiętajcie, że te wszystkie ćwiczenia przydadzą się wam nie tylko w pracy, przede wszystkim w życiu prywatnym tak naprawdę, bo ta nasza komunikacja zaczyna się od jajecznicy rano, a kończy jak kładziemy spać do łóżka. Te ćwiczenia wszystkie razem z 6 grzechami komunikacji prześlę wam za paręnaście minut w PDF-ach. Jeżeli macie jakieś pytania, to teraz jest dobry moment, żeby je zadać, bo zmierzamy właściwie do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zawsze szkoda, że nie trwają dłużej, fajnie się z wami spędza czas, mam nadzieję, że to działa w dwie strony, że fajnie się komunikujemy i uczymy się od siebie, zawsze wyciągamy coś dobrego z naszych webinarów. Wykonujcie te ćwiczenia w pracy, wykonujcie je w domu, z bliskimi, wykonujcie na domówkach, wykonujcie w knajpach przy piwie, na grillu, jeżeli pozwolą wam wyjść do lasu i rozpalić ogień. A ja czekam na wasze pytania jeszcze przez parę minut. Już chciałem powiedzieć, że pewnie siedzicie i rysujecie ogórka po raz drugi, ale widzę, że już ktoś do nas pisze się, coś pojawia, fajnie. Ostatnia gra super? No to elegancko, bardzo się cieszę. Przepraszam, że nie mogłem jej wam pokazać dokładnie tak, jak powinna ona wyglądać, no bo wymaga ona zdecydowanie dwóch osób o bardzo lotnych umysłach i polecam ją wam bardzo, bardzo mocno. Chyba wyczerpałeś temat, dziękujemy. Fajne gry. Fajne gry, fajne ćwiczenia. Traktujcie je też jako mocne narzędzia do tego, żeby rozwijać waszą komunikację. Znajdziecie na sieci, tak jak mówiłem, bardzo wiele informacji, cech, zasad, jak aktywnie słuchać, co robić, czego nie robić, jaki masz styl komunikacji. To jest bardzo częste. Introwertyk, ekstrawertyk, czy jesteś cholerykiem, czy jesteś dominatorem, czy jesteś kimś uległym. No fajnie, dobrze to wiedzieć. Ale po co mi taka wiedza? Jeżeli mam praktyki w komunikowaniu, tak? Jeżeli cały czas powstrzymuje mnie moja komunikacja niewerbalna, powstrzymuje mnie mój poziom stresu, cała reszta na nic się nie przyda, więc polecam od tego zacząć. Super, panowie. Bardzo się cieszę, bardzo wam dziękuję za miłe słowa. Nie ryzykowałbym Mikołaju z dziećmi, bo one są lepsze od nas w te klocki. Zobaczysz, są lepsze od nas, bardzo mile się zaskoczą na pewno i no ja będę do kwadratu, to zdecydowanie. Po naszym spotkaniu, to podkreślę jeszcze raz, przesyłam PDF-a do was wszystkimi informacjami. Jeżeli komuś umknęło, nie udało się dzisiaj z nami zobaczyć, to ten webinar też będzie w gronie dostępnych później na naszym YouTubie i NetGroup. Aczkolwiek polecam, zawsze lepiej być na żywo, uczestniczyć z nami. To zawsze ciekawsze doświadczenie. Bardzo wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za zaangażowanie, inwestycje waszego czasu w to, żebyśmy się wspólnie tutaj powymieniali doświadczeniami. No i zapraszam na kolejne webinary. Będziemy na pewno w tym tygodniu jeszcze rozmawiać, w tym miesiącu, o procesie sprzedażowym dotyczącym usług telekomunikacyjnych i coś tam jeszcze się pojawiło, ale wypadło mi z pamięci. Wejdźcie sobie na inetgroup.inews.com. Tam szkolenia bezpłatne. Znajdziecie wszystkie ważne informacje. No Michale, czas wracać do pracy również. Mnie także. Mikołaju, Pawle, wszystkim wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Ćwiczcie, komunikujcie się i dobrze się przy tym bawcie przede wszystkim. Na razie, hej.